Cześć, witajcie na lekcji z CDT. Ja mam na imię Karolina i dzisiaj poruszymy temat błędów poznawczych i fake newsów. Czy jesteście tutaj z nami? Dajcie znać na czacie, czy ktoś jest. Cześć, widzę, dzień dobry. Jest Konrad, jest Hela, cześć, witam was serdecznie. Słuchajcie, ja nie jestem tutaj sama, mimo że fizycznie jestem sama przed ekranem, to z nami jest Paulina. Paulina, która jest moderatorką tego wydarzenia, jest moją koleżanką z Centralnego Domu Technologii. Obie jesteśmy edukatorkami, także gdyby coś się działo, to Paulina zawsze jest na straży. I słuchajcie, zanim zaczniemy, no dobrze, witacie się ze mną jeszcze, cieszę się bardzo, zanim zaczniemy na dobre to wydarzenie, to chciałabym wam zaproponować mały teścik. Ten teścik jest tak naprawdę dla mnie, ponieważ bardzo bym chciała coś o was wiedzieć. Nie widzę was, nie możemy przybić piątki, machać, znaczy ja mogę wam pomachać oczywiście, ale niestety nie odmachacie, dlatego teraz włączę wam ankietę, na którą chciałabym, żebyście odpowiedzieli. To jest ankieta, która dotyczy tego, na jakim etapie edukacyjnym jesteście. Bardzo was proszę, odpowiedzcie na te pytania. Oczywiście zgodnie z prawdą, to bardzo pomoże mi poprowadzić dobrze to spotkanie i zrobić to tak. O, dziękuję Konrad, przybijam piątkę z powrotem. Super, więc odpowiedzcie na te pytania. Mi to bardzo pomoże poprowadzić te zajęcia. Będę wiedziała, do kogo mówię i będę wiedziała, jak dostosować to, jak, w jaki sposób mówię do tego, co już wiecie. Udało się? Czy wszyscy już wypełnili ankietę? Tak czy nie? Tak, pojawia się tak, ale widzę, że to chyba jeszcze nie jest 100%, słuchajcie, bo mi się tutaj pokazuje, ile osób wypełniło tę ankietę. 54% osób wypełniło ankietę, więc zróbmy ją wszyscy. Tak, no dokładnie, tak, z 99% osób mogłoby odpowiedzieć, więc macie jeszcze szansę. To jest proste pytanie, jestem pewna, że znacie odpowiedź na pytanie, z którego etapu edukacyjnego jesteście. Podpowiadam, chociaż szkoła ponadpodstawowa to wie, że szkoła ponadpodstawowa to liceum albo technikum, czy szkoła zawodowa, dlatego proszę wszystkich o odpowiedź. Zbliżamy, mamy 60% już, słuchajcie, to frekwencja jak na wyborach, jeszcze trochę. Jeszcze 30% osób niech mi odpowie, skąd jesteście, jaki to jest etap edukacyjny i wszyscy będziemy to wiedzieć. Gotowi jesteście? No, tu się jeszcze coś dzieje, widzę, że ktoś jeszcze odpowiada. Dobra, słuchajcie, nie czekam już na więcej wyników, wiem mniej więcej, z kim mam tutaj do czynienia, dlatego teraz kończę tę ankietę i słuchajcie, przejdziemy do tematu naszych zajęć. Jeśli przeczytaliście agendę, o czym będą dzisiejsze zajęcia, to zapewne już wiecie, że dzisiejsze zajęcia są o fake newsach, o tym, co to znaczy w ogóle fake news, jak odróżniać prawdziwe informacje od informacji nieprawdziwych i skąd w ogóle biorą się te fake newsy. Więc tak na szybko poproszę o odpowiedź na czacie. Niech ktoś napisze, co to jest fake news, co to w ogóle znaczy. Wie ktoś? Bo ja myślę, że wy wiecie, dlatego nie będę chciała za długo o tym opowiadać. Tak, dokładnie. Fake news to jest nieprawdziwa informacja. To jest informacja, która jest nieprawdziwa czasem dlatego, że ktoś ją tak specjalnie stworzył, a czasem dlatego, że jest to po prostu błąd i pomyłka. Błędy i pomyłki można sprostować, natomiast jeżeli ktoś specjalnie wprowadza nas w błąd, no to jest to jakiś sposób
manipulacja. No dobrze, ale jak zorientować się, czy jest to prawdziwa, czy nieprawdziwa informacja? I słuchajcie, na drodze do prawdziwego poznania informacji i jej prawdziwości stoi nam kilka rzeczy. Pierwsza z nich to jest to, czy my te informacje sprawdzimy. Każdą informację, którą otrzymujemy, i to nie jest ważne, skąd te informacje dostajemy, no chyba, że jest to bardzo zaufane źródło, które mówi na temat tego, czym się zajmuje, ale każdą informację należy sprawdzić. Tylko jest to bardzo słuszne pytanie, jak to zrobić. Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, to kto te informacje nam przekazuje. Dlaczego to ma znaczenie? Ma to znaczenie dlatego, że wiemy, czy ta osoba jest specjalistą w danej dziedzinie, albo też czy faktycznie miała w ogóle możliwość taką, żeby te informacje skądś pozyskać, albo być po prostu w danej sytuacji. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, kto te informacje nam podał. W zależności od tego, jak ta informacja jest przekazywana i co to jest w ogóle za informacja, to w różny sposób informacja o tym, kto jest autorem tej informacji, będzie przekazana. Czasem autorzy są podpisani pod daną informacją. Tu jeszcze widzę się ze mną parę osób, wita, cześć, dzień dobry. Natomiast czasem jest to taka informacja, która jest w pewien sposób pod spodem. Czyli na przykład jeśli jest to blog, to na blogu autor już się nie podpisuje pod samym tekstem, natomiast jest jakaś stopka redakcyjna o mnie albo o autorach, i wtedy już wiemy, kto te informacje nam podaje. Kolejną ważną rzeczą, ważnym pytaniem, jakie należy sobie zadać w momencie, kiedy dostajemy jakąś informację, jest pytanie gdzie, czyli gdzie ta informacja nam została przekazana. Dlatego, że jest to bardzo ważne z punktu widzenia rzetelności tej informacji. Dlatego, że dam wam taki przykład. Zupełnie inaczej odbieramy informacje, kiedy jest to podana informacja w takim źródle, które jest wiarygodne, ale też należne do tego, kto te informacje przekazuje. Bo jeżeli informacje przekazuje nam spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza naszym blokiem, to tablica ogłoszeń spółdzielni to jest raczej wiarygodne miejsce do przekazania informacji od spółdzielni. Natomiast inaczej byśmy taką informację od spółdzielni traktowali, gdybyśmy znaleźli na podłodze klatki schodowej karteczkę. W sumie wtedy nie wiemy, czy ta karteczka faktycznie pochodzi ze spółdzielni, czy nie. Tu ktoś pisze w internecie, Jakub pisze w internecie. Z tym internetem to też jest tak, że musimy sprawdzić to miejsce. Bo czasem jest tak, że są jakieś oficjalne informacje podane, na przykład tu przejdę do tego następnego punktu, to jest ministerstwo, dziennik ustaw. I faktycznie dla ministerstw takim właściwym miejscem podawania informacji jest dziennik ustaw, to jest wtedy odbywa się to na drodze rozporządzeń i ustaw, to są takie bardzo skomplikowane druki prawne. Natomiast ministerstwa też komunikują się z nami poprzez swoje strony internetowe, ale jeżeli już dostajemy taką informację w internecie, że jakieś ministerstwo ogłosiło cokolwiek, ale ta informacja jest na czyimś prywatnym blogu, to tak naprawdę wiarygodność tej informacji jest troszeczkę mniejsza. Więc to źródło jest bardzo ważne, gdzie ta informacja została nam przekazana. Kolejną rzeczą, jaką należy sprawdzić, to jest co tak naprawdę, co ta informacja nam przekazuje. Czy to jest fakt, czy to są fakty, które dostajemy od naszego źródła, czy to są opinie. Dlatego, że opinie traktujemy troszeczkę inaczej. Opinie każdy może mieć własną, natomiast nie należy ich traktować jako wiarygodne źródło jakiejkolwiek wiedzy i informacji, więc należy sprawdzić, w jakiej formie jest nam przekazana ta informacja. Kolejna sprawa, i to już ostatnia z takich szybkich sposobów sprawdzania informacji, to jest źródło. Jeżeli ktoś powołuje się na jakieś bardzo poważne rzeczy, to są na przykład dowody naukowe, dobrze by było, żeby podał nam publikacje naukowe albo po prostu jakieś źródło tej informacji, skąd się o tym dowiedział. Nawet jeśli to jest informacja taka zwykła, codzienna. Na przykład ktoś nam mówi, że zaginął czarny pies. No dobra, zaginął czarny pies, ale skąd o tym wiesz? A, bo ktoś mi tam powiedział. To jest takie źródło, które niekoniecznie jest wiarygodne, bo równie dobrze mógł to być czarny albo nawet łeciaty kot. Jeśli na przykład powie mi, a, bo czytałem takie ogłoszenie na tablicy ogłoszeń u mnie w bloku, że sąsiadce mojej zaginął czarny pies,
no to wtedy faktycznie to źródło jest troszeczkę bardziej wiarygodne. Dobrze jest też w naszych własnych wypowiedziach powoływać się na jakieś źródła, bo w przeciwnym razie to, co mówimy i przekazujemy, może być traktowane tylko i wyłącznie jako opinia. No dobrze, ale czy to jest jedyne, co stoi nam na drodze poznania prawdy na temat naszej informacji? Otóż nie. Kolejnym problemem, na który możemy natrafić, są błędy poznawcze. I pewnie zastanawiacie się, co to znaczy błędy poznawcze, ale macie jakąś intuicję. I faktycznie te błędy poznawcze to jest po prostu błąd popełniany przy poznawaniu jakiejś informacji, jakiejś rzeczywistości. I zasmucę Was, a może też pocieszę, błędy poznawcze popełniamy wszyscy. Każdy z nas popełnia błędy poznawcze, dlatego że to jest element naszej ludzkiej natury, natomiast świadomość o tych błędach i o mechanizmach ich działania może nas ustrzec przed popełnianiem tych błędów, a co za tym idzie, może nas ustrzec przed błędnym odbieraniem informacji i wierzeniu fake newsom. To teraz sprawdźmy, jaka jest Wasza intuicja na ten temat. W szkole, powiedzcie mi, na czacie mi napiszcie, czy Wy tęsknicie trochę za szkołą? Kto mi odpowie, czy trochę tęskni za szkołą? Tak czy nie? Krótka odpowiedź, tak albo nie? Nie, nie, tak bardzo. Och, słuchajcie, póki co jest 50-50, połowa osób tęskni, połowa nie. Natomiast w szkole często, tuż po sprawdzeniu listy obecności, nauczyciele lubią powiedzieć, to teraz wyciągamy karteczki. Kto kiedyś usłyszał, to kiedy wyciągamy karteczki? Niech mi napisze ja, albo nie ja. Kto usłyszał, wyciągamy karteczki? Ja. O, tu już pierwsze głosy są ciągle. No właśnie, to są kartkówki, niezapowiedziane takie sprawdziany wiedzy. I teraz to, co ja zrobię, to też wyciągnę karteczkę dla Was i zrobimy sobie taki niezapowiedziany, ale nie sprawdzian wiedzy, a Waszej intuicji, i nie będzie to na ocenę, nie będzie mówienia o tym, która odpowiedź jest zła i dlaczego, dlatego że ja chcę, żebyście odpowiedzieli tak, jak to czujecie i jak uważacie. Bo dzięki temu będziemy mogli omówić właśnie te błędy poznawcze, które popełnia każdy z nas. Powiem Wam, bardzo musiałam się nagimnastykować, robiąc dla Was taki teścik, bo to nie jest proste, żeby tak skonstruować ten test, żeby faktycznie oddać te błędy poznawcze. Więc teraz zapraszam Was do tej ankiety, przejdziemy przez nią razem, żeby było troszkę prościej. Pierwsze pytanie, uwaga, czytam. Nauczyciel biologii w pudełku hoduje nieznany nam gatunek zwierząt, dziwnostwoki. No, ciekawe, co to jest. Pozwala nam je zobaczyć, ale nie wolno dotykać. Ani dziwnostworków, ani pudełka, czyli ręce z tyłu. Patrzymy. Zaglądamy do tego pudełka i widzimy kilka niebieskich sześcianów. Wiecie, co to sześcian? Kostka taka. I na tym dnie pudełka one sobie stoją. W którym wniosku nie popełniamy błędu poznawczego? Czyli który wniosek mówi nam prawdziwe informacje na temat naszych obserwacji? Pierwszy wniosek. Gatunek dziwnostworków jest niebieski. No jest tu napisane, że to są niebieskie sześciany. W drugim, dziwnostworki w tym pudełku są niebieskie. No tak zaobserwowaliśmy. A w trzecim, stronie albo części dziwnostworków z tego pudełka, które mogliśmy zaobserwować, były niebieskie. W sumie też. To jak myślicie? Zaznaczajcie swoje odpowiedzi. Ja tutaj widzę pasek postępu, widzę, że niektórzy się już decydują na niektóre odpowiedzi. W drugim pytaniu, drugie pytanie jest, nie wiem w sumie, czy jest trudniejsze, czy prostsze, wy ocenicie sami. Wskaż zdanie, które zawiera związek przyczynowo-skutkowy, czyli że jakaś akcja jest powodem, przyczyną tego, że nastąpiła kolejna akcja. Związek przyczynowo-skutkowy. No więc mamy tak. Wszyscy ludzie pili kiedykolwiek wodę, wszyscy ludzie umrą. Wniosek, picie wody jest śmiertelne. No dobra, następny. Wszyscy, którzy nie odrobili pracy domowej, będą mieć dwie prace domowe, dzisiejszą i wczorajszą. Nie odrobiłam pracy domowej, wniosek, mam dwa razy więcej pracy na jutro. I trzeci przykład. Wszyscy astronauci, którzy byli na Księżycu, jedli kurczaka, a zatem jedzenie kurczaka sprawi, że udam się na Księżyc. Do przemyślenia, które zdanie
zawiera związek przyczynowo-skutkowy. Czyli faktycznie ten efekt na końcu jest związany z tym, co go wywołało. I trzecie, w populacji mieszkańców Polski średnia liczba psów na jedno gospodarstwo domowe to 1,5. Które zdanie jest prawdziwe i nie zawiera żadnego błędnego założenia? Wszyscy mieszkańcy Polski mają minimum jednego psa. Istnieją gospodarstwa domowe wśród populacji zamieszkującej Polskę, które mają więcej niż jednego psa? Albo wszyscy Polacy mają psa, a połowa nawet dwa psy. Jak myślicie? Ja patrzę na pasek postępu tej ankiety. Na razie zagłosowało malutko osób. Chciałabym, żebyście mi napisali na czacie, czy to jest dla was za trudne. Zrobiłam, tu się proszę, Hela chwali, że zrobiła, cieszę się bardzo. Kto tam jeszcze zrobił? Nie, Bartku, nie, czyli nie jest za trudne, dobra, trochę. No to nie jest prosta, powiem wam, że ja się też trochę namęczyłam nad zrobieniem tej ankiety, bo to nie jest takie proste pokazać te błędy i faktycznie jakby się uprzeć, to w niektórych punktach wszystkie odpowiedzi mogłyby być poprawne, a jednak niektóre zawierają błędy. Dobra, widzę, że bardzo dobrze wam idzie, coraz więcej osób wypełnia tę ankietę. Pamiętajcie, żeby na koniec po zaznaczeniu waszych odpowiedzi nacisnąć zakończ ankietę, wyślij odpowiedzi, żeby one do mnie dotarły, żebym już mogła później przejść dalej. Też wszyscy piszą, że zrobiłem, zrobiłam, super, bardzo się cieszę. Ekstra, łatwe, o jacie, Lena nawet mówi, że łatwe, bardzo się cieszę, że łatwe. Jeżeli będziemy sprawdzać wyniki tej ankiety i się okaże, że wasza odpowiedź była błędna, bardzo was proszę, nie przejmujcie się tym. To, że ktoś popełnił błąd w odpowiedzi, jest dla mnie bardzo korzystne, bo mogę wam pokazać, na czym on polega i na przyszłość będziecie wiedzieć, jak tego błędu nie popełniać. Natomiast będziemy korzystać z błędnych odpowiedzi, bo błędy i to, że je popełniamy, to jest właśnie ten sposób, w jaki się uczymy. Więc popełnianie błędów to nie jest nic złego. Jeśli oceny was stresują, to tu nie ma ocen, ale tak generalnie popełnianie błędów to jest coś, z czego się uczymy i to jest ważne, żeby czerpać z naszych własnych błędów. Widzę, że już ponad 50% osób wypełniło tę ankietę. Jeszcze dam wam czas, pół minutki, żeby mi 1% chociaż jeszcze wypełnił. Kto by tam jeszcze wypełnił? Jakub mówi, że easy. Dobra, zobaczymy odpowiedzi. Znaczy nie będzie odpowiedzi personalnych, więc nie będę widziała, kto jak odpowiedział. Są tylko wyniki grupowe, ale jak easy, to się bardzo, bardzo cieszę. Dobra, ktoś powiedział proste. Słuchajcie, mam 1% więcej. Ktoś się jeszcze męczy nad tą ankietą? Ktoś mówi, że okej, że proste. Ale rośnie ten pasek, zaczęliście wysyłać chyba. Dobra, słuchajcie, nie czekam już na więcej, kończę tę ankietę, żebyśmy mogli pójść dalej. I teraz udostępnię wam wyniki. Wyniki ankiety są takie, odpowiedziało 57% osób, czyli tak troszkę więcej niż połowa, bo już nie ma czasu czekać na wasze odpowiedzi. To są wasze odpowiedzi. 41% odpowiedziało, że strony części dziwnostworków z tego pudełka, które mogliśmy zaobserwować, były niebieskie. Niektórzy, 7%, obstawili, że gatunek dziwnostworków jest niebieski, a 14% na dziwnostworki, które są w tym pudełku, są niebieskie. I słuchajcie, generalnie to jest tak, że to pytanie zajęło mi najwięcej czasu i było dla mnie najtrudniejsze, żeby je skonstruować tak, żeby nie było dla was za bardzo mylące. To nie jest tak, że te pierwsze dwie odpowiedzi są błędne co do zasady, natomiast to są zbyt daleko wyciągnięte wnioski. Prawidłowa odpowiedź to jest faktycznie ta odpowiedź, którą wytypowaliście, czyli strony części dziwnostworków z tego pudełka, konkretnego tego pudełka, które mogliśmy zaobserwować, były niebieskie. I ta informacja, które mogliśmy zaobserwować, jest tutaj kluczowa, ponieważ w zadaniu jest napisane, że to są sześciany, co oznacza, że jedna ściana skierowana jest w stronę czego?
podłogi, więc jej nie widzimy. A mogłoby się okazać, że ta ściana jest na przykład pomarańczowa. Mało tego, one pewnie są ustawione koło siebie, więc mogą się częściowo zasłaniać. Może jeden był w paski, albo miał gdzieś jakąś kropeczkę. Więc to jest ważna informacja dla nas i ważny wniosek, jaki powinniśmy z tego wyciągnąć, że to, co zaobserwowaliśmy, jest niebieskie, natomiast to nie wyklucza, że to, czego nie widzimy, niebieskie nie jest. I ten błąd poznawczy, mam nadzieję, że teraz widzicie moją prezentację, tak, błąd poznawczy to było przedwczesne uogólnienie. Jeżeli ktoś na podstawie informacji podanych w tym zadaniu wyciągnąłby wniosek, że gatunek dziwnostworków jest niebieski, to jest to zbyt wczesny gatunek. Po pierwsze dlatego, że widzieliśmy raptem kilka sztuk w pudełku. A może dziwnostworki hodują wszyscy biologowie na całym świecie? Kto to wie? Nie wiadomo. Ponadto jest to taki bardzo częsty błąd. Jeżeli mamy argument jakiś taki właśnie globalny, który obejmuje cały gatunek, albo tak jak w przypadku drugiej odpowiedzi obejmuje wszystkie ściany tych sześcianów, to też jest argument w pewien sposób globalny, to trzeba podać też argumenty globalne. My tych argumentów na cały gatunek dziwnostworków nie mamy. No chyba, że mielibyśmy taką informację, że to jest jedyne kilka sztuk dziwnostworków na całym świecie, bo nasz biolog stworzył ten gatunek, tak? To wtedy faktycznie, ale natomiast nie wiemy o tym, czy ten biolog stworzył nowy gatunek, dlatego to jest zbyt daleko idący gatunek, zbyt daleko idący argument, więc sprawdź teraz drugą odpowiedź. W drugiej odpowiedzi jest wskaż zdanie, które zawiera związek przyczynowo-skutkowy. I tutaj słusznie obstawiliście odpowiedź, wszyscy, którzy nie odrobili pracy domowej, będą mieć dwie prace domowe, dzisiejszą i wczorajszą. Nie odrobiłam pracy domowej, a zatem mam dwie prace domowe na jutro. Dwa razy więcej pracy. Niektórzy obstawili pierwszą odpowiedź, czyli wszyscy ludzie pili kiedykolwiek wodę, wszyscy ludzie umrą, a zatem picie wody jest śmiertelne. I tu w tym zadaniu też kryje się błąd poznawczy. Związek przyczynowo-skutkowy i ta zła interpretacja często jest mylona z korelacją. Korelacja to jest takie zjawisko, kiedy jakieś rzeczy współwystępują, czyli odbywają się w tym samym czasie. W tym samym czasie dzieje się to, że ludzie na całym świecie w ogóle piją wodę, no ale też na całym świecie ktoś od czasu do czasu niestety umiera. Woda oczywiście może mieć, że tak powiem, efekty śmiertelne na człowieku, jeżeli jest w nieprawidłowy sposób spożywana, albo jeżeli się w niej utopimy. Natomiast sama woda, co do zasady, nie jest śmiertelna, więc picie wody nie jest ze skutkiem śmiertelnym. I niestety ten błąd pomylenia związku przyczynowo-skutkowego z korelacją zdarza się bardzo często. Zdarza się na przykład w takim zjawisku jak szczepienia, gdzie często się właśnie mówi o tym, że szczepienia coś powodują, ignorując zupełnie to, że to, co jest obarczone, czym obarczone są szczepionki, jest tak naprawdę korelacją, czyli tym, że po prostu w tym samym czasie się wydarza. Więc teraz zobaczmy następne pytanie, o co tam w nim chodziło. To już jest ostatnie pytanie z naszego quizu. W populacji mieszkańców Polski średnia liczba psów na jedno gospodarstwo domowe to 1,5. Które zdanie jest prawdziwe? Nie zabiera żadnego błędnego założenia i obstawiliście słusznie, że istnieją gospodarstwa domowe wśród populacji zamieszkującej Polskę, które mają więcej niż jednego psa. I teraz tak, tu jest jeszcze odpowiedź, która w sumie by pasowała, tak czysto matematycznie. Wszyscy Polacy mają psa, a połowa nawet dwa psy. Matematycznie jest to prawda, natomiast tutaj jest popełniony pewien błąd poznawczy i ten błąd poznawczy nazywa się fałszywa powszechność. Czyli to, że ktoś, to, że coś jest powszechne, nie znaczy, że każdy tak ma i w tym błędzie właśnie bardzo często zdarza się pomylenie mediany średniej, znaczy zła interpretacja mediany średniej. Dlaczego? To, że w populacji Polaków, to są oczywiście zmyślone dane, ja nie mam danych na temat tego, ile psów średnio mają Polacy, natomiast to, że w populacji ludzi zamieszkujących
Polskę, jest półtora psa średnio na osobę, czy tam na gospodarstwo domowe, tak było w zadaniu, to nie znaczy, że każde gospodarstwo domowe ma psa. Bo podejrzewam, że nie wszyscy na tym czacie mają psa. Ja na przykład mam kota. Kto ma jeszcze kota? Albo nie ma psa. Kto nie ma psa? Niech napisze na czacie, że nie ma psa. Ktoś mi napisze? Czy wszyscy mają psy? Ja, Wojtek, nie ma psa. Nie mam psa, super. Czyli jak widać, nie wszyscy mają psa, więc to półtora nie wynika z tego, że każdy ma psa, a połowa ludzi ma nawet dwa. Bo może być tak, że jakieś gospodarstwo w ogóle nie ma psa, a znajdą się takie, które psa mają w liczbie na przykład cztery. Bo są takie gospodarstwa domowe, które mają cztery psy i to też jest super. Proszę, ktoś tam ma dwa koty i trzy psy, super. Ja miałam kiedyś trzy koty, teraz mam tylko jednego i jeden też jest super, ale jak widać nie mam psa, a tym bardziej nie mam półtora psa. Więc przejdźmy dalej. To jest bardzo częsty błąd poznawczy, który jest popełniany i on jest popełniany w dwie strony. To znaczy czasem my go popełniamy. O, ktoś miał rybkę. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. To jest częsty błąd popełniany zarówno przez osoby, które informacje czytają, ale też przez osoby, które informacje nam podają. Czyli osoby, które podają nam informacje, wykorzystują to, że ludzie popełniają błąd fałszywej powszechności i interpretują to w ten sposób. Dlatego podają nam informacje w taki sposób, żebyśmy my zrozumieli to jako a, no wszyscy mają, ja też mam, no to pewnie to jest prawda. No właśnie nie, to nie tak. Kolejny błąd poznawczy, z jakim możemy się spotkać i to jest błąd, który często my jako odbiorcy popełniamy, to jest efekt potwierdzenia, czyli jeśli mamy jakiś światopogląd, a dana informacja, którą ktoś nam przekazuje, wpisuje się w nasz światopogląd i w to, jak postrzegamy daną rzeczywistość, to my wtedy mówimy, no tak, to skoro to jest zgodne z moimi poglądami, to na pewno to jest prawda. No otóż nie, nasze poglądy mogą się nie zgadzać z rzeczywistością, dlatego że źródłem wiedzy są fakty, a nie to, jak my je postrzegamy. Percepcję każdy może mieć różną, natomiast faktyczną wiedzę budujemy na tym, jakie są fakty. Taki efekt potwierdzenia to są często informacje bardzo takie emocjonalne, które wzbudzają w nas wiele emocji, wywołują jakieś konflikty wewnątrz jakiejś społeczności i tu trzeba być bardzo, bardzo wyczulonym na to, jeżeli jakiś news ma duży ładunek emocjonalny i zaczyna się od słów sensacja, nikt tego nigdy nie odkrył, nikt tego nigdy nie podał, kłamstwo w wysokich strukturach, to możemy być prawie pewni, że to jest właśnie fake news. I teraz dalej. Argumentum ad populum. To jest taki argument, który wykorzystuje nasze mechanizmy działania po to, żeby nas do czegoś podsycać. I na przykład mamy taką sytuację, że jakaś populacja, do której my przemawiamy, uważa, że należy, no nie wiem, po każdym obiedzie trzeba się napić kompotu. No więc jeżeli podajemy jakiś taki argument, na przykład, że picie kompotu po obiedzie wzmaga metabolizm i wtedy dzięki temu schudniesz, no to no nie, w sensie to trafia w populację, która uważa, że należy pić kompot po obiedzie, owszem, natomiast nie pokazuje to żadnych źródeł tej informacji, nie daje nam też faktycznego, nie pokazuje nam związku przyczynowo-skutkowego, więc nie mamy żadnej podstawy, żeby wierzyć w taki argument. No i to niestety jest taka informacja, która stoi po prostu w sprzeczności, w opozycji do tego, że możemy coś zmieniać, w opozycji do innowacji. I niestety taki sposób myślenia blokuje rozwój, zarówno osobisty, jak i rozwój jakiejś grupy. I trzeba być na niego wyczulonym, żeby nie dać się zapędzić w kozi róg. Argumentum in terrorem. To jest taki sposób manipulacji informacją, który wszyscy znamy.
Bardzo go nie lubimy, dlatego że on ma na celu właśnie zastraszenie, wywołanie lęku u odbiorcy. I to są takie informacje, na przykład, no, no, rób tak dalej, to na pewno się źle skończy. O, i co? No może nie, może tak, nie wiadomo. I ten argument, argumentum in terrorem, to jest taki, taki argument, który tak naprawdę zastrasza nas tylko po to, żeby nas zastraszyć. Natomiast faktyczny bodziec stresowy, czyli to, że coś złego się stanie, może być fikcyjny. Czyli jeżeli nas ktoś czymś straszy, to to niekoniecznie jest coś prawdziwego, to może być coś, co jest wymyślone przez autora słów. Spójrzmy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Argumentum ad ignorantiam. To jest taki argument w rozmowie, który wyciągają różni, no, paranaukowcy, ale też zwykłe osoby, które mogą na przykład powiedzieć, a bo na Marsie to na pewno hodują jednorożce, bo nie udowodnisz mi, że nie. No to prawda, nie udowodnię, że nie, choć bardzo bym chciała, żeby te jednorożce faktycznie gdzieś żyły, natomiast nie jestem w stanie udowodnić, że na Marsie one nie są tam hodowane, bo nie mam takich możliwości. Natomiast to, że ja nie jestem w stanie, że nie ma dowodu na fałszywość, to nie jest dowód prawdziwości tej teorii. Więc jeżeli ktoś mówi, że coś na pewno jest, albo że jakaś teza jest prawdziwa, to na nim spoczywa obowiązek i ciężar tego, żeby udowodnić to, że to, co mówi, jest prawdą. Nie możemy założyć, że coś jest prawdą tylko dlatego, że nie możemy powiedzieć, udowodnić, że tylko dlatego, że nie mamy dowodu na fałszywość tej tezy. Przejdźmy sobie dalej. To, co chciałam Wam powiedzieć na temat błędów poznawczych, to to, że jest ich strasznie dużo. Ja wybrałam tylko kilka, takich, które będą najprostsze do wytłumaczenia i takie najprostsze dla Was do zrozumienia też, ale przede wszystkim najbardziej popularne, bo to są takie błędy poznawcze, z którymi spotykamy się w mediach, z którymi spotykamy się w życiu codziennym, ale też spotykamy się z nimi. No wszędzie, na podwórku, na boisku, w grupach różnych społecznych między nami, więc dlatego je wybrałam. Są jeszcze dowody anegdotyczne. Dowody anegdotyczne często się zdarzają w takich rozmowach w kuluarach, czyli jeśli rozmawiamy sobie z koleżanką albo z kolegą i mówi nam wtedy, a bo słuchaj, u mojego wujka w miejscowości to wszyscy, którzy tak robili, to dla nich się to skończyło tak, a nie inaczej, więc to na pewno jest powód. No niekoniecznie, to jest dowód anegdotyczny. To, że akurat u wujka w miejscowości, być może faktycznie tak było, ale to, że u niego tak się stało, nie znaczy, że tak faktycznie jest. Jeszcze jest taki błąd poznawczy wynikający z konfliktu interesów. To jest też coś, co stoi po naszej stronie. Niestety albo stety, nadawcy informacji nie mają takiego obowiązku, czasem to robią, ale nie mają obowiązku, żeby informować nas o tym. Konflikt interesów to jest wtedy, kiedy osoba, która przekazuje nam informację na dany temat, dostaje pieniądze za to, żeby ta informacja wyglądała tak, a nie inaczej. I to jest coś, co niestety stoi po naszej stronie, to my musimy sprawdzać te informacje. Natomiast fałszywą informacją, przeszliśmy sobie przez wszystkie, może być również obrazek. Więc zanim przejdziemy do znajomości tematu, chciałabym Wam pokazać i teraz udostępnię Wam mój ekran, żebyście zobaczyli. Super. Żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I mamy teraz tak. Wyszukiwanie obrazków. Słuchajcie, obrazek też może być źródłem błędnego postrzegania rzeczywistości, bo obrazki, które my widzimy, to nie zawsze są obrazki prawdziwe. Czasem zdjęcie jest zmanipulowane i kiedy zdjęcie jest zmanipulowane, to nie zawsze to widać, bo niektóre manipulacje są widoczne, to są tak zwane photoshopowanki, niektórzy tak na to mówią i czasem jest to widoczne, bo po prostu coś jest nienaturalne, ale jeżeli coś jest ucięte i zdjęcie jest na przykład przecięte na pół albo ma wycięty nagłówek, to wtedy my tego tak łatwo nie zobaczymy.
Do sprawdzania obrazków służy nam na przykład bardzo proste narzędzie, to jest wyszukiwarka Google'a. Ja już otworzyłam images.google.com, to jest strona, na której możemy przeprowadzić wyszukiwanie, ale nie szukamy tutaj w tej metodzie wyszukiwania prawdziwości zdjęcia, nie szukamy zdjęcia jako takiego, tylko wyszukujemy po zdjęciu. I na przykład, jeżeli mamy jakiś obrazek, i niech to na przykład będzie tak, że ja sobie pojechałam na wycieczkę i na tej wycieczce zrobiłam zdjęcie jakiegoś ptaszka. I ten ptaszek jest bardzo ładny, bardzo się cieszę, że go widzę, natomiast nie pamiętam, jak się nazywa, bo nie zrobiłam zdjęcia tabliczki. Mogę złapać zdjęcie tego obrazka i takim systemem drag and drop, czyli po prostu przeniesienia, przenieść sobie to zdjęcie tutaj. I Google Images wyszukuje mi informacje na temat tego, co to jest. I z dużym prawdopodobieństwem to znajdzie. No dobrze, znalazł, że moje zdjęcie, które tu wrzuciłam, to jest kukabura, laughing kukabura. I faktycznie te podobne zdjęcia, które wyszukał i też są kukaburami, no może poza tą sową tutaj, ale są generalnie podobne te ptaki. To zwierzę faktycznie wygląda tak, jak to, którego wyszukiwałam. I to jest sposób wyszukiwania. Jeżeli dostajecie zdjęcie i chcecie sprawdzić, czy to jest zdjęcie prawdziwe, a jest to na przykład zdjęcie podane do wiadomości publicznej, albo jest to jakaś tabela, czy jakaś informacja publiczna, zdjęcie jakiejś informacji publicznej i chcecie zobaczyć, czy nie zostało zmanipulowane, możecie je wrzucić właśnie w ten sposób, w taki sposób odwrotnego szukania obrazków, tak to się nazywa, i zobaczyć, czy przypadkiem nie istnieją zdjęcia tej samej tabeli albo tego samego zdjęcia, które są zgoła inne, albo po prostu to wasze zdjęcie nie pasuje, bo jest w pewien sposób ucięte. To jest pierwszy sposób. I teraz zobaczcie, kliknę sobie logo Google'a, wrócę na główną stronę, no dobra, ale zniknęło mi tu wszystko, to nie jest Google Images. Jestem już na stronie wyszukiwania po prostu, na przeglądarce Google, żeby wrócić z powrotem do wyszukiwania po zdjęciu. W prawym górnym rogu przeglądarki jest zakładka Images i przechodzę sobie do wyszukiwania zdjęć. Jeśli kliknę na ikonkę Search by Image, czyli wyszukaj po zdjęciu, są dwie opcje. Albo wklej adres tego zdjęcia, adres pobieracie poprzez kliknięcie prawym przyciskiem i wtedy możecie wybrać opcję zapisz źródło obrazka, albo skopiuj źródło obrazka, albo wrzucić tutaj obrazek, czyli nie przez przeciąganie drag and drop, a po prostu wybieracie z waszego komputera jakiś plik i w ten sposób wyszukujecie. Takie wyszukiwanie, obrazek, który wcześniej wam pokazałam, to jest obrazek moje prywatne zdjęcie, natomiast w ten sposób można wyszukiwać wszystko. Jeżeli macie jakieś zdjęcie, które pochodzi, tu wam teraz wrzucam inne zdjęcie, które mam na pliku, to jest zdjęcie panoramy Sydney. Wyszukiwanie po obrazku w sposób odwrócony, czyli odwrócone wyszukiwanie obrazków przez Google'a daje wam różne informacje na temat tego pliku i obrazków, które są podobne lub takie same w internecie. I tu możecie zobaczyć, że można znaleźć ten obrazek w innych rozmiarach, w małym, średnim i dużym, ale możecie też zobaczyć, co to jest w ogóle za miejsce. Przeczytać sobie jakieś informacje na temat tego, czego szukacie, na temat tego, co w ogóle to zdjęcie przedstawia, albo znaleźć też zdjęcia podobne i w ten sposób tutaj w tej sekcji Visually Similar Images możecie poszukać zdjęć, które są identyczne, albo właśnie, które mogą świadczyć o tym, że zdjęcie, w którego posiadanie weszliście, jest zmanipulowane. I teraz Paulina wrzuci wam na czat adres strony, która jeszcze raz pokazuje, jak to robić, jak szukać po obrazkach. To, co teraz się wydarzy, to już do was wracam, to przejdziemy sobie dalej w naszej prezentacji. Macie informację od Pauliny, tutaj link, jak szukać informacji na temat zdjęć po obrazkach. Mam nadzieję, że wam się to przyda w przyszłości. Jeszcze przechodzimy do trzeciego etapu, weryfikowania informacji, to jest znajomość tematu, bo nie każdy z nas wie wszystko o wszystkim,
W zasadzie to nikt nie wie nic o wszystkim. Jeśli ktoś twierdzi, że wie wszystko, to możecie być pewni, że jest w błędzie. Więc skąd czerpać te informacje? Najlepiej od autorytetów w danej dziedzinie. I specjalnie zawarłam tutaj informację, że w danej dziedzinie, dlatego że są autorytety, na przykład doktorzy czy profesorowie pewnych nauk, którzy być może są specjalistami w swojej dziedzinie, na przykład niech to będzie chemia, ale niekoniecznie znają się na weterynarii, więc jeżeli wypowiadają jakieś bardzo stanowcze tezy na temat dziedziny, którą się nie zajmują, powinni to jakoś uargumentować. To też może być wasz nauczyciel czy nauczycielka. Zawsze warto szukać odpowiednich źródeł. Najlepszym źródłem zawsze jest źródło informacji. Więc jeżeli sąsiad mi mówi, pani sąsiadko, bo naszej sąsiadce spod piątki to zginął pies, no to pewnie tak było, ale niekoniecznie. Więc najlepiej spytać pani sąsiadki spod piątki, czy jej faktycznie zginął pies. Źródło informacji zawsze jest najlepszym elementem potwierdzenia każdej informacji. Gdybyście kiedyś poszukiwali informacji na tematy jakieś naukowe albo w ogóle tematy, które są w życiu was poruszają, to możecie skorzystać też z takiej kampanii A dowodzik jest, która ma na celu pokazanie tego, że potrzebne jest źródło w argumentowaniu tego, że coś miało miejsce. To prowadzi Fundacja Marsz do Nauki. Paulina wam teraz wstawi link do, zarówno do tego dowodziku, jak i do Fundacji Marsz do Nauki, dlatego że Fundacja Marsz do Nauki prowadzi jeszcze taką akcję Pogotowie Źródłowe. W wiadomości prywatnej możecie wysłać prośbę o potwierdzenie jakiejś informacji, o prośbę o znalezienie źródeł jakiejś informacji i wolontariusze Fundacji Marsz dla Nauki mogą pomóc i opublikować to później na fanpage'u Fundacji Marsz dla Nauki na Facebooku. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyście się nie bali pytać, dlatego że kto pyta, nie błądzi, a ponadto warto jest też pytać siebie nawzajem. Czyli jeśli na przykład pracujecie nad jakimś tematem razem w szkole i macie do rozwiązania jakiś problem i nie jesteście czegoś pewni, warto zapytać się osób nawet z waszej klasy, żeby konsultować. No dobra, pamiętasz, co ta pani powiedziała wtedy na lekcji? Czy to faktycznie tak było? Bo wszyscy jesteśmy na tyle dobrymi źródłami wiedzy, na ile jesteśmy, i konsultowanie tych informacji sprawia, że możemy się wymieniać informacjami, bo być może część z nas wie coś na dany temat z jednej strony, a reszta z drugiej. Czasem pamiętamy początek lekcji, a koleżanka pamięta koniec, więc warto się wymieniać tymi informacjami. Jeżeli chodzi o informacje i w ogóle o tym, czym jest informacja i jak ją sprawdzać, to na ten temat porozmawiamy więcej w maju. I już was zapraszam na te lekcje. Ze mną zobaczycie się również za tydzień. Też porozmawiamy o informacji, ale troszeczkę innej, bo będziemy rozmawiać o informacji, która jest zapisana w genach i o tym, w jaki sposób ona tam jest zapisana i jak ją odczytywać i co to oznacza. To taka powtórka z biologii. Natomiast codziennie odbywają się lekcje z CDT, codziennie o godzinie 13 zapraszam was na lekcje z CDT, to nie zawsze jestem ja, jak już pewnie się zorientowaliście, i zachęcam was do brania udziału w tych zajęciach, zarówno na Click Meeting, ale też możecie nas oglądać na żywo przez Facebooka, albo na YouTubie później po całym wydarzeniu jest publikowany film i możecie zawsze do tych informacji wrócić. Jeżeli czegoś nie zapamiętaliście, albo coś dla was nie było zrozumiałe, albo za szybko, czy coś ominęliście, bo musieliście wstać, bo nie wiem, coś się wydarzyło, albo herbata się zaparzyła, to zawsze możecie przez YouTube'a wrócić. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, wtedy będziecie dostawali powiadomienia, jak będą wpadały tam nowe lekcje. Kolejna lekcja będzie już jutro o godzinie 13. Zapraszam was na nią, to nie ja będę ją prowadzić, ale wiem, że będzie świetna. Ze mną widzicie się za tydzień, natomiast jutro jest inna lekcja. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie mi tak na szybko na czacie, czy wrócicie do nas jeszcze na następną lekcję. Żegnacie ze mną. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Tak, wrócicie, bardzo się cieszę. Wróćcie.
Będziemy rozmawiać więcej o informacjach, informacjach różnej treści, informacjach w formie genów i o tym w ogóle, jak wyszukiwać informacje. Zależy, czy zdążę. Amelka, mam nadzieję, że zdążysz, a jak nie zdążysz, to pamiętaj, nasze lekcje są publikowane później na YouTubie i możecie na YouTubie sobie obejrzeć w dowolnym momencie, chociaż oczywiście bardzo zależy nam na tym, żebyście byli tu też na żywo, żebyście byli z nami na czacie. Jaki kanał? Centralny Dom Technologii CDT. Tak, do widzenia. Super, bardzo się cieszę. Ja Was żegnam, macham do Was. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się bardzo cieszę, że tu byliście. Cieszę się, że mogłam z Wami poprowadzić te lekcje i do zobaczenia na następnej lekcji. Następna lekcja jutro ze mną za tydzień. Cześć.